Przygoda z gastronomią zaczęła się od szkoły gastronomicznej. Wcześniej dużo gotowałem w domu, pomagałem mamie. No może taka nieoryginalna historia, ale tak właśnie się to zaczęło. Bardzo to lubiłem, podpatrywałem, zdobywałem doświadczenie pod okiem rodowitych Japończyków w Londynie i ogólnie japońskiej kuchni. Pracowałem też w Krakowie, poznałem się z moją żoną, postanowiliśmy razem otworzyć własną działalność, którą prowadzimy już 7 lat. Wspólnie z żoną stwierdziliśmy, że już pracujemy tyle lat w branży gastronomicznej, na etatach, mamy spore doświadczenie. Ja jako szef kuchni, moja żona menadżerka, stwierdziliśmy, że powinniśmy wspólnie takie przedsięwzięcie zacząć. Poradziliśmy sobie z żoną na tyle, że przez pierwszy rok prowadziliśmy go sami. No i z czasem zaczęliśmy sukcesywnie zatrudniać dodatkowych pracowników. Dla przedsiębiorcy, który planuje swoją przygodę z otwarciem własnego biznesu, najlepszą wskazówką, jaką mogę dać, to nie sugerowanie się tym poradnikiem, jak założyć firmę. Ważne jest później prowadzenie tego biznesu, skupienie się na kliencie oraz strategii rozwoju. Ale jako właściciel też mamy sporo obowiązków, dużo spraw papierkowych, urzędowych. Programu Komarch używamy do przede wszystkim wystawiania dokumentów finansowych dla naszych klientów. Mamy opcję wystawiania dokumentów z opłatą przelewem czy gotówką w zależności od potrzeb klienta. Dodatkową opcją, która nam bardzo pomaga, jest takie nagły przypadek wystawienia faktury. Możemy to zrealizować za pomocą smartfona, bo jest też aplikacja na telefon, która też ułatwia funkcjonowanie.